Jeszcze przed odcinkiem zapraszam Was serdecznie na nową stronę do wymieniania skinów z Counter-Strike'a. Duży wybór skinów, uwzględnianie naklejek na broniach, rozpoznawanie patternów i wiele, wiele więcej. Dodatkowo na stronie macie także szybką sprzedaż, dzięki czemu natychmiastowo możecie wymienić swoje skiny na kryptowaluty. Znajdziecie tutaj także różnego rodzaju giveaway'e i osiągnięcia, przez które będziecie dostawali dodatkowe nagrody. Z kodem NASTIR dostaniecie 35% bonusu do doładowania, a także do $30 za darmo przy pierwszych 3 transakcjach. Siemanko, witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Na otwieraniu skrzynek w dzisiejszym materiale mamy, słuchajcie, przygotowane 2000 zł, no i standardowo będziemy oczywiście tutaj poszukiwać jakiegoś fajnego profitu. Jeszcze, słuchajcie, przed odcinkiem chciałbym Was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj w tą zakładkę z zielonym plusikiem w swoim saldzie i tutaj wpiszecie sobie kodzik NASTIR, no to dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także darmowe 2 zł i 10 groszy na start, dzięki czemu będziecie mogli sobie otworzyć takiego Indirect Case'a. Słuchajcie, tutaj kosztuje 2 zł i 10 groszy równo, więc w sumie możemy sobie dzisiaj zacząć od takiej skrzynki, czemu nie? Dawno nie otwieraliśmy, teraz słuchajcie, wracamy sobie trochę z CSGO skinsem, także myślę, że tych openingów będzie troszkę więcej. No i co, na początek nam leci w sumie jeden MAG 10 i dwa rewolwery Young Yard, czyli w sumie nic szczególnego. Teraz słuchajcie, mamy tutaj też takie dodatkowe tryby na stronie, którym dzisiaj się oczywiście przyjrzymy. No tutaj jak sobie zboostujecie, słuchajcie, te szanse albo weźmiecie Jester Mode, no to niestety ta skrzynka będzie odrobinę droższa, natomiast na zwykłym trybie jak najbardziej możecie sobie z kodu taką skrzyneczkę otworzyć. Dobra, oczywiście w dzisiejszym odcinku rozdam Wam jakiegoś skina za 10 zł, także subskrypcję, łapeczkę w górę, a także dowolny komentarz możecie sobie, słuchajcie, zostawić. Mamy 3 dni eventu jeszcze, dokładnie 3 dni i 12 godzin w chwili, kiedy to nagrywam, także jeszcze tutaj na evencik się oczywiście załapiemy. No i dzisiaj, słuchajcie, rozpoczniemy sobie ten odcinek z Jungle Case'em. Myślę, że na samym początku, na początku otwieraliśmy skrzynki za 2 zł, natomiast teraz, słuchajcie, możemy jak najbardziej skrzynkę za 84 zł sobie otworzyć, bo w ostatnim odcinku bardzo fajnie ta skrzynka nam tutaj oddawała, więc myślę, że dzisiaj jak najbardziej możemy sobie tutaj tak rozpocząć i zobaczymy, co w dzisiejszym odcinku uda nam się tutaj trafić. Ja bardzo lubię openingi, no niestety zaczynamy z Fuel Injectorem, czyli chyba najgorszym skinem z tej skrzynki, albo jednym z najgorszych, w sumie Mortis jest jeszcze tańszy właściwie, ale dobra, sprzedamy, damy jeszcze szansę tej skrzyni, zaraz możemy sobie spróbować trochę na innym trybie. Okej, widzę, że wywołałem trochę tego Mortisa z lasu, ale tutaj akurat w lepszym stanie, czyli 36 zł, troszkę lepiej. No i słuchajcie, mamy tutaj na stronie takie tryby. Mamy Jester Mode, czyli możemy sobie ustawić równą szansę na zdobycie każdego przedmiotu. No jeżeli sobie to ustawimy, to przeczuwam, że ta skrzynka z 84 zł może nam pójść na, nie wiem, koło 1000, nie mam pojęcia, 765. Z racji tego, że Welcome to the Jungle jest naprawdę mocnym skinem, tak samo bajonet jakiś, czy tam te rękawiczki, także no ta cena automatycznie nam tutaj podskoczyła, ale możemy sobie zrobić także Boost Mod. I Boost Mod kosztuje 168 zł, czyli chyba w sumie dwa razy więcej jak normalny tryb. Chyba tak, no jestem słaby z matmy, ale tak mi się wydaje. No i słuchajcie, tutaj mamy zboostowane szanse na dane przedmioty. Jak widzicie, Welcome to the Jungle 2,8 raza więcej. Tutaj Bayonet Lore aż 22 razy więcej. No i tutaj dosyć fajne szanse, nie? 0,7%, motoglowsy. No dodatkowo tutaj te rękawiczki 30 razy i 81 razy ten Desert Eagle, więc może byśmy sobie spróbowali na tym trybie coś sobie otworzyć, może akurat ten tryb przyniesie nam coś fajnego. Mamy Golden Coila, 5% było na niego. Czy nam zwróci? No, 2 zł na plus, ok, nic szczególnego, ale słuchajcie, najważniejsze, że nie jest minus i proszę Państwa, 28 razy większa szansa była na tego Gamma Dopplera i proszę, kurczę, razy 10 profit praktycznie. No może prawie, ale mimo wszystko taki good knifeik jak najbardziej spoko, mieliśmy prawie 1% szans na niego, dodatkowo jeszcze 6000 bananów się załapaliśmy. No i to mi się podoba, kurczę, to mi się podoba, może akurat w dzisiejszym odcinku jakiś fajniejszy profit tutaj zrobimy. Legion of Anubis, niech chyba nam nie zwróci niestety, 34, spróbujemy sobie jeszcze jedną. No i tak się zastanawiam, czy polecieć jeszcze na Jester Modzie, ale to chyba by było zbyt hardkorowe, może w następnym odcinku sobie polecimy. Dobra, słuchajcie, mamy oczywiście evencik Welcome to the Jungle i jeszcze 3 dni, także myślę, że sobie, jeżeli macie jakieś banany na przykład, albo chcecie sobie zrobić opening na szybko i potem te banany wydać, to myślę, że jak najbardziej jest najlepszy czas na to. Mamy tryb ustrzel skina, no tutaj, słuchajcie, 400 bananów kosztuje otwarcie takiej jednej takiej anubisowej maski, chyba tak to można nazwać. No i tutaj lecą takie skiny mniej więcej, nie wiem, od paru groszy do paru złotych w sumie. Tutaj można było nowe za 4,20 trafić. Tutaj mamy takiego digielka, całkiem spoko.
No, i w sumie takie oto skiny. Mamy także handlarza bronią, także możemy sobie dodać resztę bananków tutaj, 13 tysięcy na przykład zapłać i dostaliśmy skara za 23 zł. Okej, chyba w poprzednim odcinku wrzucaliśmy 15 tysięcy bananów i dostaliśmy tańszego skina, więc dzisiaj wydaje mi się, że całkiem spoko. Pójdziemy sobie jeszcze na case battle na pewno i sobie, słuchajcie, tutaj zrobimy jakąś swoją bitewkę, bo za bardzo nie ma tutaj drogich bitewek. No i dobra, zróbmy sobie w ten sposób, że dodamy sobie, nie wiem, parę skrzynek za stóweczkę może. Zaczniemy sobie za WP 50 na 50, potem Anarchy Case'a, wow, dawno tej skrzyni też nie otwierałem. Jednego Serpenta, myślę, że też całkiem spoko. No i może jednego Weapon Case'a, spróbujmy. Coś w tym stylu. No i mamy bitwę za 936 zł. W ostatnim odcinku robiliśmy bitwę na 3 osoby, myślę, że w dzisiejszym również spróbujemy tą strategię. Kto nie oglądał, zachęcam oczywiście do nadrobienia zaległości. W poprzednim odcinku też macie skina do wygrania, także słuchajcie, jeżeli ktoś poluje na jakieś dodatkowe skiny, no to z moich odcinków również będziecie mogli sobie je wygrać. Skiny za około dyszkę rozdaję, ostatnio rozdawałem trochę droższe. No i proszę bardzo, jak dobrze zaczynamy sobie tą bitewkę. Hyper Beast za 108 zł, ale tutaj będą jeszcze droższe skrzynki. Okej, tutaj teraz bot, a hupa za 220, także no niestety. Tutaj nikt nic nie trafił. No jeszcze nie jesteśmy aż tak na straconej pozycji, bo tutaj mamy skrzynię za 200 zł, więc tutaj wszystko jeszcze może się zmienić i Asimov jest dobrą AWP-ą, ale Botroso dropnął, patrzcie, jeszcze lepszą, AWP Whitefire. No i kurczę, ostatni Weapon Case, musi nam coś zwrócić, coś za 200, on musi nic nie trafić. No i pięknie, kurde, udało się, słuchajcie, 2874 zł, dodatkowo jeszcze prawie 3000 tych tej takiej waluty, bo tutaj mamy teraz na bitwach taką dodatkową walutę. No i słuchajcie, jeszcze dzisiaj dropnęliśmy oczywiście tego Gamma Dopplera, no to z dzisiejszego odcinka mamy prawie profit razy 2, około 4000. I jeszcze tutaj mamy 760 zł, także jeszcze sobie coś tutaj zrobimy, jeszcze sobie coś otworzymy na pewno. Tutaj oczywiście mam 15 tysięcy tej waluty, walutę dostajemy za otwieranie, znaczy zarobienie bitew i tutaj słuchajcie, potem za tą walutę możecie sobie jakiegoś tam skinka kupić. To wiecie co, ja sobie może teraz coś sprzedam. Dobra, moi drodzy, sprzedałem sobie parę tutaj rzeczy, jak widzicie, nawet nie wiedziałem, że te maki, co dropnęły z tamtej bitwy, to aż 100 kosztują. Stówę, czy od 100 do 200 aż. I mamy jeszcze 1200 zł. I słuchajcie, chyba sobie zrobimy tak, że wrócimy na tą dżunglową skrzynkę i zrobimy tryb, którego gdzieś tam trochę się obawiałem. Czyli otworzymy sobie, aha, on 765 kosztował, myślałem, że koło tysiaka. I otworzymy sobie taką skrzynkę z równymi szansami na każdy skin. Znaczy, te szanse są prawie że równe, no wiadomo, że trochę się tam różnią, ale no praktycznie mniej więcej porówno jest. No i będziemy celować oczywiście w najdroższą MK z dzisiejszego zestawienia, czyli w MK Welcome to the Jungle. No ale możemy także Mortisa trafić, czy tam jakiegoś tego teka Fuel Injectora, ale będzie to ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku, także trzymajcie za mnie kciuki. Jeżeli coś wyleci z tej górnej półki, no to już będzie bardzo, bardzo dobrze. Tutaj no niestety strata i tutaj już kompletna strata. Właściwie to te dwa ostatnie rządki to jest kompletna strata, także lecimy i zobaczymy, co nam poleci. Okej, mamy rękawiczki, nie jest to zły drop, ale także nie ma profitu. Praktycznie nam się ta skrzynka zwróciła, nawet 160 zł na minus jesteśmy z tego. No ale już tak naprawdę te cztery przedmioty dałyby nam zysk, ten Deagle. Okej, on praktycznie kosztuje tyle, co te rękawiczki. Albo te rękawiczki nawet w minimal werby gdzieś tam nam tutaj bardziej zwróciły. No, nie jest najgorzej. Dzisiaj mimo wszystko i tak robimy profit ponad razy dwa, także słuchajcie, ja jestem mega zadowolony. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z CSGO Skinsa, no to oczywiście zostawcie coś po sobie. Łapeczkę w górę, jakiś pozytywny komentarz. Nie zapomnijcie także o subskrypcji, żeby być na bieżąco z materiałami. No i co, ja się będę z wami żegnał. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego i siemanko.